Kilka razy do roku z inicjatywy pełnomocnika do spraw uzależnień Izabeli Ratajczyk w gubińskich placówkach oświatowych organizowane są przedstawienia teatralne, mające na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie dobrego zachowania, przemocy oraz uzależnień. Dzisiaj będzie dla dzieci będzie Alicja w Leśnej Krainie, dla starszych od klas 4 i 6 będzie już spektakl profilaktyczny Zaciśnięte pięści o przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie, szeroko rozumiane pojęcie. Co w tym spektaklu dzieci będą mogły zobaczyć, czego się nauczyć? Będą mogły się nauczyć, jak reagować, jeśli widzą coś takiego rzeczywiście, gdzie pójść z tym, że mówimy o tym, żeby nie uciekały z tymi kłopotami, nie zasuwały to pod dywan po prostu, żeby jak jest problem, to żeby go od razu rozwiązać, żeby nie kompletować tych problemów, prawda? Czyli można iść do pedagoga, do pani nauczyciel, do pani dyrektor, żeby jakoś to rozwiązać, prawda? Jeśli taki problem rzeczywiście się zaistnieje. Czy uważa pan, że ten sposób przekazu dociera do dzieci? Tak, bo nasz sposób grania, znaczy ten temat poruszamy w sposób humorystyczny, ale każdy wie o tym, ja zawsze tutaj tłumaczę, że ładnie można się pośmiać, ale tak naprawdę ważne jest to, żeby cały czas mieć z tyłu głowy, że to jest jednak poważny problem. Skąd pomysł właśnie na takie przedsięwzięcia, aby właśnie poprzez sztukę dotrzeć do dzieci z takim problemem? No, ponieważ jest to dobry sposób. Jeśli kogoś zainteresujemy w ten sposób, to później zacznie myśleć. A jak później zacznie myśleć, to później ta osoba rzeczywiście może dążyć do tych pewnych zmian. I możemy razem lepiej się czuć po prostu, no, rozwiązywać problemy. No.
Teatr Maska z Krakowa gościł w naszym mieście przez 3 dni i w tym czasie odwiedził 3 gubińskie szkoły podstawowe, gdzie poprzez swoje spektakle starał się dotrzeć do odbiorców i przestrzec ich przed niebezpieczeństwem oraz skutkami, jakie niosą za sobą różnego rodzaju uzależnienia. Wielkimi gołami i zębami, tak? A tu ci numer, a tu ci granatek, to dobra, to posłuchajcie moi drodzy, której to szukasz takiego, tej czyli machery. Należy przypomnieć, że wizyta aktorów w naszym mieście mogła dojść do skutku dzięki współpracy pełnomocnika do spraw uzależnień Izabeli Ratajczyk z gubińskimi placówkami oświatowymi.